Siemanaro, cześć, Tadek z tej strony. Witam Cię na moim kanale w kolejnym filmiku dotyczącym zarabiania na zdjęciach. Podobnie jak w poprzednich odcinkach odpowiem na Wasze pytania oraz pochwalę się grubasami, czyli plikami, które od ostatniego filmiku sprzedały się za dolar lub więcej. Oraz temat główny, którym dzisiaj będzie krótka recenzja nowych wersji programu IMS Studio. Zapraszam do oglądania. Przejdźmy zatem do pytań. Dzisiaj w sumie tylko jedno, ale dość konkretne. Piotr Mak 45 pisze. Cześć Tadek, czy zdarzyło Ci się, że Twoje zdjęcia pojawiły się u pośredników? Mam na myśli firmy, które oferują drukowanie zdjęć na płótnie albo pod szkło do kuchni. Dodam, że piszę o zdjęciach, które jeszcze nie sprzedałem. Zdjęcia są z Adobe, nawet ze znakiem wodnym. Jedno ze zdjęć nawet znalazłem na hiszpańskiej stronie. No powiem Ci tak, że zdarzyło mi się, zauważyłem taką rzecz, ale nie jest to nic niepokojącego. Po prostu te wszystkie drukarnie na tych szkłach, na kanwach, na płótnie, czy nawet firmy, które robią fototapety, one zaciągają po prostu pliki z banku zdjęć, to w Twoim przypadku to jest z Adobe, poprzez ich API, czyli poprzez ich interfejs, żeby klient sobie mógł zobaczyć, wybrać sobie jakiś tam wzór, jakieś konkretne zdjęcie i w tym momencie, kiedy klient im zleci druk takiej pracy, to oni wtedy kupują odpowiednią licencję, więc tutaj bym się w ogóle tym nie martwił i nawet się cieszył, że w ten sposób możesz dotrzeć do większej ilości klientów. Gorzej jest, że czasem mi się zdarzyło znaleźć moje zdjęcia na jakichś stokach, na których się nigdy nie rejestrowałem. W ogóle to były jakieś chińskie, ruskie, Bóg wie jeszcze jakie. Więc tutaj to mnie bardziej boli, ale no niestety nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Ale zanim przejdziemy do grubasów, tradycyjnie krótkie info. Jeśli podoba Ci się to, co robię, interesuje Cię zarabianie na zdjęciach, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwoneczek, żeby był informowany o najnowszych filmach. Dzięki temu kanał będzie docierał do większej grupy ludzi i będę miał większą motywację, żeby dalej to robić. Jeśli nie masz jeszcze swoich kont w bankach zdjęć, to poniżej w opisie do filmiku są linki, z których się możesz zarejestrować. Dzięki temu ja będę otrzymywał 4, w przypadku na przykład Shutterstocka, 4 centy za każdą Twoją sprzedaż. Ty dostajesz tak swoją kasę, jakby się nigdy nic nie stało, bo te 4 centy wypłaca mi Shutterstock, a nie jest pobierane z Twojego konta, więc Ty nic nie tracisz, ja trochę zyskuję większą motywację. I to będzie takie odwdzięczenie się za tą wiedzę, którą Wam przekazuję. A i jeśli chcecie zadawać pytania, zwracać się do mnie, to proszę przez Tadeusz. Nie lubię, jak ktoś mówi do mnie przez Pan, więc śmiało możecie pisać, mówić do mnie Tadeusz. Dobra, przechodzimy dalej do grubasów. No to przejdziemy do grubasów. Najpierw pójdzie, na pierwszy rzut pójdzie Adobe Stock. Od ostatniego filmiku sprzedały się 4 fajne grubasy. Za dolar 92 panorama Londynu, zrobiona z wieży kościoła świętej Wiktorii, niedaleko do Victoria Station. Następne zdjęcie za 0,99 to jest bodajże Wrocław, ale nie jestem do końca pewien. Nie pamiętam już, gdzie to dokładnie to zrobiłem to zdjęcie. Następne za 0,99 centa, czyli prawie dolara, jest to panorama dzielnicy Croydon, w sumie miasta Croydon, które leży w obrzeżach administracyjnych Londynu, ale to jest osobne miasto, nazywa się Croydon. No i ostatnie to jest za 4,38 dolara. Jest to zdjęcie szklarni w jakimś parku, bodajże to jest Hyde Park albo Kensington Park, teraz dokładnie nie pamiętam. Teraz przejdziemy do zdjęć z Shutterstocka. Też przez ostatni miesiąc parę zdjęć się fajnie sprzedało. Pierwsze zdjęcie jest to zdjęcie spalonego takiego korytarza. Bardzo klimatyczne miejsce, bardzo fajne tam sesje się robiłem. Niestety już nie mam do niego dostępu, ale naprawdę miejsce jest super. Było. I jak widzicie, sprzedało się za $1,47. Kolejnym zdjęciem sprzedanym za $1,18 tym razem jest to zdjęcie przejścia podziemnego, pierwszego pod Tamizą we wschodnim Londynie, niedaleko zapory na Tamizie, która chroni Londyn przed zalaniem, jak jest cofka w kanale La Manche. Kolejne zdjęcie za $1,46 jest to Ford
w Świnoujściu, nie pamiętam dokładnie, jak się ten fort nazywał, ale jest to fort, takie budynki forteczne niedaleko portu. Bardzo fajne miejsce. Polecam, jak ktoś będzie na wakacjach w Świnoujściu, to warto tam zajrzeć. No i to jeśli chodzi o grubasy, to w tym miesiącu od ostatniego filmika to na razie tyle. No i przejdziemy do głównego dania dzisiejszego odcinka, czyli najnowszych wersji programu IMS Stoker Studio. Ostatnio recenzowałem wam wersję 1.1, w międzyczasie pojawiły się wersje 1.2 i 1.3. Jak tutaj widzicie, od 1.2 wersji jest wspierane pliki wideo, można je opisywać. Oprócz wsparcia pliku wideo dodano jeszcze następujące funkcje. Ikonki typu plików, czyli tutaj widzicie, macie, jeśli jest zdjęcie, to macie inną ikonkę, jeśli to jest grafika wektorowa, jest inna ikonka, do pliku wideo też jest na pewno inna ikonka. Wszystkie tutaj ustawienia możecie sobie zmieniać, wyłączać w ustawieniach do programu. Jest bardzo duża kustomizacja. No, dodano właśnie obsługę plików wideo, czyli możecie sobie opisywać, robić dokładnie to samo, co z wszystkimi innymi plikami, czyli wyszukiwać najlepsze keywordy, porównywać, przenosić. No, generalnie pracujecie tak jak na jak normalnym zdjęciu. Możecie sobie też ustawić jakość podglądu do tych plików wideo. Kolejną opcją dodaną w wersji 1.2 jest OpenWith. Jest to bardzo fajne narzędzie, bo możecie sobie wybrać program, który otworzycie sobie dane zdjęcie. Jest to bardzo przydatne, jeśli na przykład mamy, tak jak tutaj wam pokażę, jakieś tam zdjęcie. O, i na przykład dostaliśmy informację od inspektora z jakiegoś stoku, że na przykład zdjęcie ma plamy na matrycy albo coś tam jest nieostre, zaszumione. To po prostu bezpośrednio w tym programie w IMS Stoker Studio dajemy OpenWith i nam się otwiera w wybranej aplikacji, jako na przypisanego Photoshopa już. Pyk. Otwiera się Photoshop. No i tutaj sobie to zdjęcie możemy poprawić, prawda? I zobaczymy, czy mam jakieś syfy. Akurat tym razem wyczyściłem matrycę przed wyjściem na tą imprezę. Jest dość czysta, ale tak jak mówię, to pokazuje tylko, jak można sobie w ten sposób właśnie pracować. Jest wszystko ok, dajemy save i praktycznie mamy to zdjęcie już obrobione. Nie musimy go szukać gdzieś w katalogach. Wszystko robimy w jednym programie. Jest to bardzo, bardzo użyteczna rzecz. Znowu oszczędza nam masę czasu. Możemy sobie przypisać również inny program, nie tylko Photoshop, ale dowolny inny. Naprawdę IMS Stoker Studio oszczędza masę czasu. W wersji 3 dodano też kilka fajnych rzeczy. No i w wersji 1.3 najważniejsza rzecz to dodano skróty klawiaturowe, które możemy sobie edytować według własnych preferencji. Jeśli ktoś pracuje na skrótach klawiszowych, to wie, że to jest o wiele szybsza metoda pracy, sposób pracy niż z myszką. O wiele szybciej się pewne rzeczy robi, znowu oszczędzamy masę czasu. Naprawdę jest to wygodne. Dodano wsparcie plików TIFF, jeśli ktoś lubi wysyłać duże pliki. Oczywiście wszystko sobie możemy konfigurować w ustawieniach programu. Dodano analizę unikalności tytułów i opisów, bo do tej pory mieliśmy tylko analizę unikalności słów kluczowych. Teraz w wersji 1.3, w wersji Pro, możemy też analizować swoje opisy i tytuły zdjęć. Jest to fajna opcja dla ludzi, którzy właśnie lubią się taką bardzo analityczną pracę wykonywać. Tu też jest fajna funkcja przypisywania losowych słów kluczowych do zdjęć. Na przykład mamy jakiś tam set z jakiejś tam, powiedzmy, sesji i mamy do niej na przykład 75 słów kluczowych i możemy je przypisać do
do zdjęć, ale tylko na przykład 40. Tutaj sobie wszystko, tak jak mówię, można konfigurować. Przykładowo na tym przykładzie 40 zdjęć i z tego, że tak powiem, worka 75 słów kluczowych, program automatycznie nam podzieli to, żeby były 40 słów kluczowych do danego zdjęcia, ale żeby one były nie powtarzały się, żeby były jak najbardziej wymieszane. No jest to naprawdę super sprawa. Możliwość przenoszenia folderów tutaj w tym oknie Workspace'a, zarządzania tymi folderami. To też jest fajne, jeśli na przykład macie organizujecie sobie zdjęcia, na przykład macie katalog główny, na przykład opisać, wysłać. I możecie sobie po prostu, jeśli zdjęcia są wysłane, to tylko robicie drag and drop i przesuwacie z jednego folderu do drugiego. No i pozwala to, tak jak mówię, znowu zaoszczędzić kupę czasu i uporządkować swoje zasoby zdjęć. No i tutaj dodano jeszcze pełno różnych tam, poprawiono jakieś błędy i jakieś poprawki, także no chłopcy naprawdę rozwijają ten program, warto ich wspomóc. Tak jak mówię, w linku do tego filmu macie hasło, dzięki któremu dostaniecie rabat na rejestrację tego programu na wersję Pro. Wychodzi to, nie wiem, cenie mniej niż teraz kawa w jakiejś tam restauracji, w kawiarni, więc naprawdę warto chłopaków wspomóc, bo robią naprawdę super pracę i szkoda, żeby ten projekt upadł. Dzisiaj to już będzie wszystko. Jeśli Wam się podobało, to proszę zostawić lajka, suba, naciśnijcie dzwoneczek. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie, czekam na nie w komentarzach. Na wszystkie chętnie odpowiem. Jeśli macie jakieś pomysły na następne odcinki, tematy, które Was interesują, też dajcie znać w komentarzu poniżej. I cóż, fajnej sprzedaży życzę Wam. Na razie, hej!